Cześć! Dzisiaj zrecenzujemy sobie Pac-Man od Surdu Petru na ZUSie Transformerze TF300T. Seaside TV przedstawia film recenzja Pac-Mana z playlisty modyfikacja Androida. Pierwszą z czym możemy zacząć jest oczywiście nazwa Pac-Man, która nawiązuje do gry z dawnych lat, taką właśnie był Pac-Man. Chodzi tu oczywiście o ludzika, kuleczkę, która zjada sobie jeszcze takie mniejsze kuleczki. Oczywiście ta gra nie ma nic związanego z naszym Romem, jest jedynie... No i związek jest jedynie w nazwie. Oczywiście, jeżeli mamy grę taką, możemy grać i w inne gry. Android tu daje nam możliwość grania w bardzo różne gry. Jedną z nich jest właśnie Modern Combat 4, którą właśnie możecie zobaczyć. Działa ona dosyć płynnie, jednakże odstaje ona... Jednak działanie tej gry na tym ROMie odstaje daleko od Clean ROMu, czy od innych ROMów właśnie na Asusa Transformera. Powiem tak, grywalność w gry na tym ROMie jest dokładnie taka sama jak na oryginalnym softie od Asusa. Niczym się nie różni. Kolejną rzeczą, o jakiej warto wspomnieć, jest oczywiście Launcher, jest to Trebuchet od grupy Cyanogen Mod. Działa on dosyć płynnie, oczywiście zdarzają się drobne lagi czy przycięcia. Warto również wspomnieć, że w przeciwieństwie do Cyanogen Moda, na tym ROMie działa on również płynnie w pozycji pionowej. To jest dużym plusem dla Surdu Petru i jego Pac-Mana. Kolejną istotną rzeczą jest aparat. Na pierwszy rzut oka działa on ładnie, jednak o haczykach dowiemy się w dalszej części filmiku. Kolejną ważną, myślę, cechą jest pamięć RAM. Pac-Man nie zabiera jej zbyt dużo, kiedy mamy wyłączone Halo. Mamy wolne tutaj 340 MB RAMu, przynajmniej ja tak mam. Myślę, że jest to dosyć dobry wynik. Kolejną ciekawą funkcją jest funkcja znana z Paranoida, czyli możliwość zmiany rozdzielczości danej aplikacji. Możemy sobie zmniejszać przyciski w aplikacji, czy też je zwiększać. Jeżeli dla kogoś dana aplikacja jest za mała, można sobie ją oczywiście zwiększyć. Nie da się tego dokładnie opowiedzieć, dlatego wszystko macie na filmiku. Jest to, myślę, fajna funkcja, która się często może przydawać. Kolejną ciekawą funkcją jest Launcher Pie, czyli że możemy usunąć navbara i zaoszczędzić troszeczkę miejsca na ekranie. Oczywiście navbara uruchamiamy przeciągając palcem od dołu ku górze. Jest to dosyć ciekawa funkcja, pozwalająca nam oszczędzić miejsce na ekranie. Kolejną ciekawą funkcją jest oczywiście Halo, znane z Paranoida. Halo działa na tej zasadzie, iż powiadomienia możemy sobie otworzyć w pełnym multitaskingu, to znaczy wystarczy przyciągnąć kółeczko i nagle otwiera nam się aplikacja, oczywiście, gdzie możemy zobaczyć nawet tło pulpitu, czy innych aplikacji, które mamy aktualnie otwarte. Teraz, nawiązując do aparatu, kręcąc filmy, wszystko działa naprawdę wspaniale, jednak robiąc zdjęcia, nie do końca. Widzimy, nakręciłem film i wszystko działa bardzo sprawnie. Jednakże zdjęcia wyszły szaro. Są to zdjęcia, które robiłem na tym filmiku. Oczywiście zdjęcie z kartonem i mydełkami robiłem dużo wcześniej. Rejestrator dźwięku. Działa on tak, jak możecie teraz usłyszeć. Próba mikrofonu na recenzji Pac-Man od Surdu Petru dla Seaside TV. Więc nie najlepiej. Oczywiście Pac-Man ma bardzo wiele funkcji, które możemy zobaczyć przede wszystkim w ustawieniach. W trzech pierwszych pozycjach, to znaczy Wi-Fi, Bluetooth, użycie danych, nic się nie zmienia względem standardowych ROMów. Jednakże w ostatniej naszej kolumience, czyli w pozostałych, mamy dosyć ciekawe funkcje, na przykład ustawienia transmisji komórkowej. To akurat dla tabletów się nie przyda, ale dla telefonów bardzo fajna rzecz. Kolejną ciekawą funkcją jest Back in Black. Znaczy, mamy cały system teraz na czarno, czyli w motywie Black Beana. Możemy sobie go włączać, włączać kiedy chcemy. Wyświetlacz nam się nic nie zmienia, w dźwiękach tak samo, pamięć też, bateria. Tu jest trochę różnie. Ja zniszczyłem sobie baterii staty i niedługo będę musiał ją wipeować. Ciekawą funkcją są oczywiście konta użytkowników, które możemy sobie tworzyć, tak by każdy miał
z rodziny swoje konto użytkownika. W ustawieniach zaawansowanych możemy z tym zmieniać taktowanie naszego procesora. Jest to dosyć ciekawa funkcja, uważam. Możemy sobie sami ustawić, ile gigaherców ma mieć dany tryb oraz no. Kolejną ciekawą funkcją jest Dream Chaser, czyli możemy sobie ustawić motyw dla całego systemu, na przykład TouchWiza czy LG UI. Kolejną fajną funkcją są ustawienia systemu, znane z CyanogenMod'a. Oferują one bardzo dużo opcji, jak na przykład efekty przejść pulpitu, wyjście aplikacji, listy aplikacji. Trebucze to oczywiście, jak mówiłem, jest od grupy CyanogenMod'a. Możemy również sobie ustawiać lock screen, możemy sobie skonfigurować lock screen tak samo jak, tak bardzo jak tylko chcemy. Herbit Properties. Jest to oczywiście, są to ustawienia znane z Paranoida. Możemy sobie tutaj zmienić naprawdę wszystko, jednak najbardziej znanymi opcjami jest zmiana UI. Możemy mieć telefonowe UI, tak jak mam teraz, czy tablet UI. Działa to bardzo prosto, wystarczy sobie wybrać obrazek, jaki chcemy mieć UI oraz kliknąć zastosuj. Cała operacja zmiany UI nie trwa zbyt długo, jednakże uważam to za wielki plus dla Paranoida, jak i dla Pacmana, że coś takiego jest dostępne właśnie z poziomu ustawień. I właśnie są tego efekty. Mamy standardowy pasek powiadomień i szybkich skrótów, szybkich ustawień. Następną ciekawą funkcją jest oczywiście ROM Control. Jest to zestaw ustawień znany właśnie z AOKP. Surdu Petru oczywiście dodał to do swojego Pacmana standardowo. Oczywiście tutaj możemy sobie zmieniać kolorek zegara, kolorek przycisków na navbarze. Ja wiem, że głównie dlatego ludzie instalują czasami ROMy, że muszę zmienić kolor zegarka. I to się nawet fajnie działa. Jednakże nie ma sensu się tym zachwycać, gdyż to się do niczego nie przydaje. Mamy oczywiście w ROM Control dużo więcej funkcji, jak zmiana koloru zegarka, czy może ikonki domku. Tak na przykład zmiana kolorku sygnału, czy baterii. Oczywiście żartuję. Możemy sobie ustawić diodę LED, jeżeli mamy taką w telefonie bądź tablecie, jeżeli przyjdzie nam SMS, ona będzie nam migała. Kolejnym fajnym zestawem ustawień jest właśnie system. To są ustawienia znane z CyanogenMod'a. Mam tutaj bardzo dużo funkcji, możemy sobie ustawić przyciski, które znajdują się w szybkich ustawieniach, tam gdzie jak klikniemy na zegar. Właśnie to są szybkie ustawienia. I możemy sobie to dowolnie konfigurować właśnie z poziomu ustawień. Możemy sobie dodawać, odejmować, wszystko, czego dusza zapragnie. Kolejną fajną funkcją są profile. Jest to funkcja znana z CyanogenMod'a, która umożliwia nam robienie profilów. Działają one podobnie jak na Taskerze czy Automate It. Czy na tym podobnych aplikacjach dostępnych w Google Play. Jest dostępne za darmo, jednak nie jest to tak samo funkcjonalne jak te aplikacje. W dostępie do lokalizacji nic się nie zmieniło. W zabezpieczeniach też nie. Język, klawiatura i głos. Raczej też się nic nie zmieniło. Kopia zapasowa również, mamy oczywiście konta. I teraz, tak, ciekawą funkcją jest Permissions Management. Nie wiem z jakiego jest to ROMu, jednakże jest to bardzo fajne, gdyż mamy tutaj listę wszystkich aplikacji. Możemy wyłączać dla danych aplikacji dostęp do internetu, czy różnych innych rzeczy. Ciekawe jest to, że właśnie z poziomu tej funkcji możemy nawet wyłączać sprawdzanie licencji w aplikacjach, co nie do końca może być dobre. Oczywiście teraz przechodzimy do opcji programistycznych. Tutaj mamy naprawdę dużo udogodnień. Mamy ADB przez sieć, czyli że w ADB możemy pisać ADB Connect i łączyć się z tabletem w ADB bez kabelka poprzez sieć Wi-Fi. Jest to, uważam, bardzo ciekawa funkcja, która jest warta zainteresowania. Kolejną ciekawą opcją jest zintegrowany Super User z systemem. Możemy sobie z poziomu ustawień wybierać aplikacje, które mają dostęp do roota, jak i te, które nie mogą go mieć. Mamy też oczywiście Performance Control, znany z AOKP. Możemy kontrolować tutaj oczywiście taktowanie procesora, czy inne tweaky, właśnie dostępne z poziomu tego zestawu ustawień. Mamy nawet pokazane, na jakich obrotach chodził nasz tablet.
Jest to, uważam, bardzo ciekawa funkcja, która zasługuje na pochwałę. Oczywiście jest to Android 4.2.2 Jelly Bean, Pac-Man, który bazuje na AOKP, Cyanogen Modzie oraz Paranoidzie, który nie ma własnego logo i wyskakuje nam typowy żelek. Oczywiście, jeżeli klikniemy na te dwa okienka, które znajdują się na nawbarze, dostaniemy właśnie menu otwartych aplikacji w tle. Wygląda ono inaczej niż w Androidzie 4.1 czy 4.0, gdyż zajmuje ona nam cały tablet, to znaczy możemy widzieć tylko tą listę oraz wychodzimy z aplikacji, którą automatycznie właśnie przeglądamy. Możemy zamknąć ją właśnie z poziomu tej listy. W Androidzie 4 tak nie można było robić. Kolejną oczywiście rzeczą, o której warto wspomnieć, są benchmarki. Tutaj na tym ROMie tablet wypada wyjątkowo słabo. W kwadrancie osiągnął on jedynie 5064 punkty. Jest to dosyć słaby wynik, zwłaszcza że na Clean ROM Inheritance osiągnąłem aż tych punktów 7000. Kolejną istotną cechą jest przeglądarka. Działa ona dosyć bardzo sprawnie. Oczywiście Adobe Flash Playera trzeba sobie doinstalować samemu. Niestety, na CleanRomie był on dostępny już od początku. Oczywiście filmiki na YouTube z poziomu przeglądarki również możemy oglądać. Bardzo płynnie one działają. Nie ma tutaj żadnych spowolnień. Oczywiście moje łącze internetowe jest zbyt wolne, żebym włączył filmiki w jakości HD. No cóż. Czasami oczywiście przeglądarka również strzeli nam fochat, jak to było na standardowym ROMie. Ale nie jest to aż tak częste. Widzimy, właśnie przeglądarka strzeliła mi focha. Oczywiście poza YouTube'em przeglądarka działa płynnie, ale nie do końca, co można łatwo zobaczyć na takiej stronie jak Engadget. Która z pozoru ładuje się szybko, ale jak się okazuje, bardzo długo ładują się wszystkie inne elementy tej strony, jak obrazki i tak dalej. Co możecie właśnie teraz zauważyć? Strona ładuje się, no, wolno. Może jest to wina mojego łącza, gdyż przy przeglądaniu strony, kiedy ona się załaduje, tablet działa naprawdę płynnie. Widzimy. Obrazki się ładują troszeczkę dłużej. Oraz tablet czasami potrafi zwariować. Przeminąłem sobie na sam dół i dopiero po przewinięciu wyskakuje nam obrazek danego wpisu. O ile w ogóle zdąży nam wyskoczyć. Warto również wspomnieć, iż na przykład w przeglądarce internetowej nie mamy dostępu do ustawień, przez co nie możemy sobie wyczyścić historii, włączyć trybu incognito, czy też włączyć wersji komputerowej przeglądania. Wszystko to trzeba robić, żeby z poziomu zakładek, znaczy musimy dodać daną stronę do zakładek i dopiero wtedy możemy przejść do ustawień. Jest to bug, który należy jak najszybciej w tym ROMie naprawić. Podsumowując, ja jestem ogólnie zadowolony z tego ROMu i no, ja się go pozbędę, gdyż robi się on po prostu powoli męczący. Klawiatura działa tak sobie, bateria działa bardzo słabo. Miło będę wspominał przygodę z tym ROMem, jednakże oj, chyba prędko do niego nie wrócę. Póki co żegnam Was, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, zapraszam do subskrypcji, dawania łapek w górę i życzę Wam wszystkiego najlepszego do następnego odcinka.